Proszę Państwa, jak wiecie, w każdym miesiącu odbywa się głosowanie internetowe na piłkarza danego miesiąca. Tak samo było za miesiąc wrzesień. Piłkarzem w głosowaniu internautów został Filip Fontanicz, piłkarz miesiąca września drużyny MKS Arłamów Ustrzyki. Wolne oklaski dla Filipa, który dziś, jak widzimy, na ławce rezerwowych w ekipie gospodarzy, a nagrodę Filipowi Fundaniczowi wręcza Bartosz Adamowicz, burmistrz Ustrzyk Dolny. Oklaski raz jeszcze do Filipa, wszak swoją grą w miesiącu wrześniu zasłużył na tę nagrodę. No teraz jeszcze może składy, w jakich obydwa zespoły rozpoczną dzisiejszy mecz. Drużyna gości: Arkadiusz Cynar w bramce z jedynką, Kornel Korda z piątką, Patryk Zieliński z szóstką, Kacper Rob z dziesiątką, Rafał Michalski. No, proszę Państwa, to już dosłownie ostatnie sekundy i pierwszy gwizdek sędziego i rozpoczynamy mecz 14. kolejki podkarpackiej 4. ligi. Mecz pomiędzy MKS Arłamów Ustrzyki Dolne i KS Wiązownica. Proszę Państwa, właśnie w tym momencie arbiter tego meczu zakończył spotkanie 14. kolejki podkarpackiej 4. ligi pomiędzy KS Wiązownica i MKS Arłamów Ustrzyki Dolne. 5-0 to wygrana drużyny przyjezdnych po bramkach strzelonych przez Rafała Michalika, Kacpra Ropa, następnie Grzegorza Janiczaka.